Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych progach Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Spotykamy się tutaj już po raz trzeci. Z kim się spotykamy? Spotykamy się z medalistami egzaminów PT Young Learners, PT General oraz LCCI. Dlaczego akurat na terenie Ambasady Wielkiej Brytanii? Co robimy podczas naszego spotkania? Na te wszystkie pytania odpowie nasza krótka relacja. Zapraszam. Nazywam się Piotr Weberlo, jestem tutaj w ambasadzie, ponieważ udało mi się chyba najlepiej z całej Polski napisać egzamin First Words PT Young Learners. Jestem mega zadowolony z siebie i z tego, co mi się udało osiągnąć. Więc planuję teraz właśnie nauczyć się do kolejnego egzaminu, może właśnie do drugiego stopnia. Obecnie wykorzystuję język angielski raczej do zdobywania dobrych stopni w szkole, ale również do komunikowania się z ludźmi z zagranicy, na przykład z moją babcią, która jest z Holandii. Ja się nazywam Monika Pruszyńska, to jest mój mąż Piotr Pruszyński. Jesteśmy właścicielami sieci szkół Junior English School, która specjalizuje się wyłącznie w nauczaniu języka angielskiego i wyłącznie dzieci, maksymalnie do 16 roku życia. Kiedyś jeszcze młodszych, teraz rosną, nie chcą odchodzić, w związku z czym zostają razem z nami. Jesteśmy od samego początku tak naprawdę związani z Pearsonem, ponieważ uważamy, że wydawnictwo bardzo dużo ma do zaoferowania tutaj dla dzieci, jeśli chodzi o materiały. I w momencie, w którym pojawiły się tak naprawdę egzaminy, uznaliśmy, że jest to bardzo dobry element, który pozwala rodzicom i dzieciom sprawdzić, na ile naprawdę radzą sobie z językiem angielskim. Nazywam się Julia Pyc i jestem tutaj dzisiaj w ambasadzie, ponieważ zdobyłam bardzo dobry wynik w teście Quick March. Chciałam się sprawdzić, jak dobrze znam ten język. Raczej nie czułam takiego stresu, czułam raczej taką fajną atmosferę, że pierwszy raz piszę ten test i zobaczę, jak mi pójdzie. To naprawdę super uczucie, że zostałam tak wyróżniona i mogę tutaj być w ambasadzie dzisiaj i odbierać tą nagrodę. Mam plan ukończyć niedługo angielski, moją naukę z angielskim i używać go podczas podróży po świecie. Też chcę właśnie dokończyć naukę francuskiego, włoskiego, który też zaczęłam, i może niemieckiego jeszcze w przyszłości. Nazywam się Katarzyna Blachowska i jestem założycielem oraz egzaminatorem w akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearsona w Łodzi. Jesteśmy dzisiaj, ponieważ trzy z naszych studentek, absolwentek kursu zostały nagrodzone medalionami za bardzo wybitne osiągnięcia, jeżeli chodzi o egzamin PTE General Level 3. Jest to naprawdę świetny egzamin, bardzo dobrze sprawdzający naprawdę umiejętności językowe. Egzamin, który ogranicza i bardzo zmniejsza poziom stresu w trakcie jego zdawania. A to też przekłada się na wyniki i na cały tak zwany performance w trakcie egzaminu. Level 3 dlatego, że nasze absolwentki są nauczycielkami przedszkolnymi i potrzebują udokumentowanych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. I takie kwalifikacje nadaje właśnie egzamin PTE General na poziomie trzecim, dając im możliwość nauczania języka angielskiego właśnie w przedszkolach według nowego rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej w przedszkolach. Ja otrzymałam srebrny medal, LCCI Medallion of Excellence. Bardzo lubię się uczyć języków obcych, tutaj właśnie język angielski, również hiszpański, a teraz głównie język japoński. Na pewno właśnie ten egzamin jest szeroko rozpoznawalny na świecie i przez pracodawców, także myślę, że bardzo mi się przyda.
Egzaminami LCCI zajmujemy się od wielu, wielu lat. Dawno temu, jeszcze w latach 90. zaistniała taka potrzeba dokwalifikowywania się. Był wielki boom, nie tylko na język angielski, a właśnie specyficznie na język angielski w biznesie. Stąd nasze zainteresowanie, ale również dlatego, że nasi słuchacze to są często absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli w naturalny sposób, jak gdyby przedłużeniem ich kariery, czy tam nauki języka angielskiego jest zdobywanie certyfikatów właśnie biznesowych. To jest idealne połączenie, idealne uzupełnienie jak gdyby ich kwalifikacji, po prostu uzupełnienie dyplomu. Nie jest to część sylabusu naszej uczelni, więc słuchacze, którzy podchodzą do, czy też studenci, którzy podchodzą do egzaminu, robią to właściwie we własnym zakresie. To znaczy dbając o to, żeby zainwestować w swoją przyszłość zawodową, podejmują albo przygotowanie jeszcze dodatkowe do egzaminu, albo po prostu przygotowują się do egzaminu sami i taki egzamin zdają. My jesteśmy centrum egzaminacyjnym. Od wielu lat modyfikujemy bardzo naszą pracę, ponieważ potrzeby są bardzo różne. Klient, jak wiadomo, student również się zmienia. Także na bieżąco jesteśmy też always learning. Jesteśmy chętni do tego, żeby się rozwijać i szukamy nowych możliwości dokształcania naszych studentów, więc inwestujemy również w nowe kwalifikacje językowe. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę z takiego wyróżnienia zarówno dla naszej uczelni, jak i dla naszych studentów. No, przede wszystkim jest to niezmierne zaskoczenie. Zdecydowanie nie spodziewałam się, że moja praca zostanie wyróżniona. Też jakby nie podejmowałam tego egzaminu ze względu na zdobycie jakiejkolwiek nagrody. Po prostu chciałam sprawdzić swoje umiejętności z zakresu znajomości języka angielskiego. Także jestem bardzo zaskoczona, ale jest to bardzo miłe zaskoczenie. Angielski, zwłaszcza z zakresu języka biznesu, towarzyszy mi w mojej codziennej pracy, stąd też miałam takie wewnętrzne poczucie i chęć sprawdzenia swoich umiejętności. No i doskonalenia swoich umiejętności, które mam nadzieję, że pomogą mi również w mojej dalszej karierze zawodowej. Angielski pomaga mi łączyć swoje życie zawodowe z życiem prywatnym i gdzieś czerpać z tego życia jak najwięcej.